Proszę. Proszę nas wpuść. Proszę. Proszę nas wpuścić. Już, czekaj. Nie. Otwierać. Poradnik, jak szybko się zalać. A insulina już. Dlatego nie żaden ciasteczka, której proponowano 15 minut temu, żeby była wrażliwość insulinowana cukrzycza. Ostatni posiłek był jakieś 2 godziny temu. Od razu wyszło. Co, miód wchodzi. Dziękujemy.
Na miejscu szóstym zawodnik z numerem 269 Michał Rose. Miejsce szóste. Miejsce piąte 266 Dawid Krajewski. Miejsce czwarte 268 Karol Kownacki. A na miejscu trzecim popasował się zawodnik numer 263 Jakub Szczerba. No i proszę Państwa, miejsce drugie wywalczył zawodnik z numerem 273 Jakub Kaszuba. No i mamy zwycięzcę, zadowolony, tak jest. Aż go rozpiera, pięknie, pięknie, proszę Państwa, zwycięzca kategorii plus 180 cm, a jest nim Sławomir Narkowicz. Sopot, wielkie brawa, proszę Państwa. Zawodnik z Sopotu na miejscu pierwszym. Wielkie brawa, wspaniale przygotowany, kategoria plus 180 cm wzrostu. No siemanko, jesteśmy już po zawodach. Jak widzieliście, zająłem szóste miejsce. Szczerze to modliłem się, żeby nie było czwartego. Zobaczcie, kto nam robi cień. Psuje cały efekt. Siema! Patka. Pamiętacie, ostatnio robiliśmy razem z Patką trening na Fitexpo. Na Fitexpo, na hamerach z Karolem. Na co nagrywasz? A tutaj idzie... Kto to jest? Przedstaw się, bo nikt cię nie zna. Ja jestem no name. No, randomowym takim, wiesz, panem, który chciał sobie zrobić zdjęcie. Można? To chodź, to bliziutko. Chodź, połóż obok kolego. Co mówicie, relacje z zawodem? Tak, nagrywam vloga, wiesz, to na vloga jest akurat. Gdzie? Weź te ręce, bo psujesz wszystko. Tu? Bierz te ręce. Czekaj, jako fryzjera, tak? Proszę spłukać. Tak, uwaga, bo trwała jest. Ktoś taką fryzurę zrobił? Nie wiem, podkosiłem komuś ten spray. Może by się przywitała. Cała Polska się ogląda. Cała Polska się ogląda. Do tego czasu aż się posiłki wszystkim skończą. Przedstaw się! Bo nikt cię nie zna. Siema ludzie! Kolejne no-name'y przyszły. Patrzcie, spotkanie no-name'ów. Od jedynki do siódemki. W końcu Sopot. Dokładnie. Zawsze same no-name'y przyjeżdżają. Randomy. Dobra, czyli gdzie ta impreza? Cześć. Chyba tak. Czwartek. A wy jedziecie? A wy jedziecie? O ja, idę się pożegnać. Bar Zatoka, czy jakoś tak? A wy jedziecie? Czekajcie. Tu macie specjalnie dla was, jak całują się dziewczyny. Buzi! Gorzko! Tak jest. Pa! Na razie, no. Tam, z przodu. Tam idzie już, tam. Specjalnie dla was, kobieca miłość. Jaka ważna przesadka. Pamiętniki z wakacji. Pamiętniki z wakacji. Zapamiętaj ten czas. O, dajesz, dajesz. Z dziewczynami czy zostajesz? Zobacz, kolejna gwiazda fitness przyszła. 2-0-0. Ale co, że tyle kalorii? Tyle wzrostu. Nie, tyle wzrostu. Kalorii troszkę więcej. Po 1-0. Siemanko, mamy poniedziałek, czyli tak naprawdę już dwa dni po zawodach. Wczoraj nie nagrywaliśmy nic, ponieważ zrobiliśmy sobie taki dzień dla siebie, dzień odpoczynku, nie wiem, lazy day może tak by to nazwijmy. Czyli tak naprawdę jedliśmy, leżeliśmy, odpoczywaliśmy. Natalia też była zmęczona, ponieważ cały czas dzielnie pomagała mi, latając w kółko, smarując, wyrównując. Dokarmiając i tak dalej, także też była zmęczona. Z wczorajszego dnia nie było za bardzo co nagrywać. Zrobiliśmy sobie tylko taką krótką wycieczkę rowerową z Gdańska do Sopotu. Tam może jakieś przebitki widzieliście na Instastory, bo wrzucałem też nie za dużo, ale coś tam chciałem, żebyście wiedzieli, co się dzieje na bieżąco. A teraz przyjechaliśmy właśnie do Pauli i Piotrka, tak, do Piotrka Woreckiego, Pauli Mocior.
i wybieramy się wspólnie do Parku Linowego w Gdańsku, ponieważ polecono nam ten park. Ja nigdy w Parku Linowym nie byłem. Natalia była jako mała dziewczynka. Czy dalej to jest mała dziewczynka, no ale teraz troszkę większa. Ale jest bez kucyków. Bez kucyków. No, także teraz wybieramy się do Parku Linowego, potem może jakaś plaża. Z tego co wiem, to Piotrek z Paulą mają później zrobić trening. No my sobie robimy takiego totalnego offa. Do pracy wracamy, do treningów i pracy wracamy od środy. Także teraz póki co wolne. A wieczorem może gdzieś wyskoczymy na jakieś miasto i bąbelkowe gofry. Także do zobaczenia zaraz. Albo w parku, albo w samochodzie, nie wiem. Proszę? Proszę nas wpuść. Proszę? Proszę nas wpuść. Już, czekaj. Nie. Otwierać. Może to trwało się. Tam 16:15. Tak, to można mieszkać, a nie taka kanciapa jak u nas. Przypadkowy biceps. Wycierasz czoło, tak? Paula, przypadkowy brzuch, przypadkowy tyłek. No i jesteśmy już w Parku Linowym. Skok będzie dla pani i dla pana? Dla pana też będzie skok adrenaliny? Nie, mi cały czas skacze. No mnie też, ale wiesz, jeszcze jeden. Jak masz podestawić pętla, widzisz ją? To przypnij tam ten luźny karabinek. Czy nie? Ten dolny od razu i przepnij go też do tej pętli, bo później będzie bardziej go wyciągnąć. Przyszypnęło mi surę, ała! Au. Nikt nie kazał takiej grupki koszulki dokładać. Tak idziemy na parki. Zobaczcie, no. Dogonić i tutaj trzyma szybciej, dobra? Ja i Paula jesteśmy pierwszy raz w Parku Linowym. Pani Koniak i pan Borecki już byli. Idź tam. Dziubek, czekaj! Lecimy! Pojeżdżę sobie, kurwa! Zawsze jakaś atrakcja, kręciło. Ale mnie bokiem obróciło, wiesz? Masakra, trochę s*** robiłem, ale naprawiłem. Ja zrobiłem to samo!
Ja rękami szedłem teraz. Ej, tu cię w końcu po ulicy czego trzymałaś? Tej? Tej. Co ty zrobił? Nie puszczaj, nie puszczaj. No kuchaj. No widzisz. Dobra, to czekaj, idę do nią. Jakie masz odczucia na razie? Bolą mi strasznie palce, ale tak to fajnie. No mnie też, no fajnie. Tak jak mówię, my tu z Paulą pierwszy raz, a weterani? Piotrek, tu się nie zmieścisz, lepiej tędy. Bo tu jest strasznie ciasno, nie zmieścisz się. No tędy możesz iść. Dobra, to ja idę. Idziesz? Dobrze. Nie dojechałbym. No, ale... Możesz startować. Nie, lepiej nie kucać. No buta złapałem. Za te. No miał przypadkowy biceps, możesz jechać dalej. Macie te przypadkowe rzeczy. Te ciężkie, widać, że się bujają. To co, leci? No dobra, idę. Jest, pięknie. Ten? Tak, no to luź. Luźno. Nie, no przepnij go gdzieś. Znaczy tam, gdzie masz piłaka. Wow. Piotrek. Dobra, teraz musisz się odpiąć z tyłu. Ale ty pomóż sobie drugą ręką. Tylko byle gdzie, gdzieś do przemysłu. I tak samo, nie kutaj, nie siadaj, najlepiej rób krok w przód, albo skacz. Serio? Ogień. Będę bezpłodny. Dobra, no,
Nie powiem nic, bo będzie jak po helu, wiesz? I znowu. Ale po ciężkim wysiłku to trzeba, nie? I tak ryszpa. Piotrek widocznie spalił więcej. Albo po prostu potrzebuje więcej szczęścia. Ja miałem później zawody, to już pojadę. Ja jeszcze dopiero będę jadł. Ja dzisiaj trzy śniadania zjadłem.